Polskie Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy Polskiego Radia Orzysz. Dziś ze mną w studiu Dariusz Topolski. Dzień dobry. Dariusz Topolski, muzykolog, animator, kompozytor, który przyjechał dzisiaj do nas w ramach realizacji projektu 16 spotkania folklorystyczne, orzyskie spotkania folklorystyczne i przyjechał z bardzo ciekawą, obszerną kolekcją instrumentów etnicznych, instrumentów ludowych z całego świata. Ja miałam wielką przyjemność wysłuchania twojego koncertu, twojej prelekcji. Jestem bardzo ciekawa, jak zdobywasz te instrumenty? Oj, to różnie. Niektóre dostaję, niektóre kupuję, niektóre robię, chociaż to jest akurat najmniej tych instrumentów, które robię, no ale przeważnie kupuję. Staram się wyszukiwać jakichś ciekawych instrumentów, w różny sposób. Albo gdzieś tam usłyszę w filmie, albo w grze, albo gdzieś zobaczę przez przypadek w internecie jakiś film. No i później szukam. Dowiaduję się, co to jest, skąd to jest, gdzie to dostać, za ile, bo to jest też ważne. No i to ostatnie właśnie, no, decydujący czynnik. Albo kupuję, albo nie. A czy część z tych instrumentów również pochodzi z twoich własnych podróży prywatnych? Niektóre tak, ale to jest, właśnie nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć, kilka takich jest, ale to jest niewiele, no bo jednak jak powiększam moją kolekcję, no wszystko wkładam w instrumenty, w sprzęt, w muzykę, no już nie wystarcza mi na podróże jakieś dalsze. Rozumiem. I to jest problem. Ten dylemat. Chyba wszyscy mamy ten dylemat. Tak. A powiedz, ile egzemplarzy, czy ile... Jak bogata jest ta twoja kolekcja? Teraz nie liczyłem, ale kilka lat temu, i na tym się zatrzymałem i cały czas mówię, że tyle. Kilka lat temu to było około 40 instrumentów w ogóle wszystkich, nie tylko etnicznych, ale razem z moimi gitarami, z kontrabasem, z klawiszowymi instrumentami. No to było około 40 instrumentów i ta kolekcja cały czas się powiększa, także nie wiem, może z 50 teraz mam w domu. I pamiętasz swój pierwszy instrument? Który to był, ten pierwszy z kolekcji? Pamiętam. Pamiętam pierwszy instrument z kolekcji tych etnicznych i to było didżeridu. Ale właśnie cały czas się zastanawiam, jak na to wpadłem i skąd to wytrzasnąłem, ten instrument. I nie mogę sobie przypomnieć... Ale to było to didżeridu, które prezentowałeś u nas tutaj na filmie. Tak, to było właśnie to. A tak, bo szanowni słuchacze, zlinkujemy tutaj pod tym materiałem z audycji radiowej. Zlinkujemy wam film, na którym właśnie Dariusz prezentuje swoją kolekcję. Także będziecie na pewno zauroczeni tak, jak my byliśmy, słuchając tego. Czyli pierwszy to był didżeridu. Tak. A który, bo wspominałeś też, że niektóre z instrumentów wykonujesz sam. Który wykonałeś sam? To są głównie grzechotki różne. Grzechotki z orzechów też jest, też prezentuję. No i takie, tak, i perkusyjne. Próbowałem jakieś robić dęte instrumenty, no ale po pierwsze nie miałem materiału odpowiedniego, po drugie nie miałem cierpliwości, żeby najpierw coś zebrać, a później jeszcze odczekać ileś tam czasu, żeby to się uleżało i przygotowało się to drewno do instrumentu. No i też brak narzędzi. No tak. Chciałem, ale mi nie wyszło. No tak, bo tutaj Dariusz odwiedził nas razem z żoną swoją, Iwoną, którą serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. I tutaj w krótkiej rozmowie dowiedziałam się, że macie 30 metrów kwadratowych. Tak. I na tych 30 metrach kwadratowych musicie pomieścić te wszystkie kontrabasy, piszczałki, no didżeridu i inne łuki grające. Tak jest. Jedna cała szafka, no to jest szafka na instrumenty, a można było coś tam innego wrzucić, jakieś ubrania. Rozumiem, no ale tak sobie myślę pod kątem właśnie twojego warsztatu, że gdybyś miał taki warsztat, w którym mógłbyś popracować, tak, to byłoby na pewno fajnie dla ciebie. No byłoby fajnie, byłoby dużo łatwiej, ale no warsztat mam,
ale na tych 30 metrach. Także też niewiele miejsca mi na to zostaje. No tak, bo jeszcze żony kosmetyki muszą się zmieścić. Muszą. No. Dokładnie. A jak coś zeszlifuje, to jeszcze się z pudrem wymiesza i to już nie wiadomo, co z tego będzie. Różnie może być. Czyli instrumenty twoje są razem zawsze z tobą, tak. I wędrują z tobą również po pokazach, bo zajmujesz się, znaczną część twojej pracy zajmują takie właśnie podróże po Polsce, tak? Prelekcje, pokazy. Tak, tak. Mhm. No, jak już mam taką kolekcję, to chcę się tym podzielić z innymi ludźmi, może kogoś zainteresuje. Większość osób pewnie nie widziała takich instrumentów, no ale to się jednak przez przypadek czasami znajduje. Także moją kolekcję pokazuję, prezentuję, pokazuję brzmienie tych instrumentów, no żeby ludzie się dowiedzieli, co jest na świecie, na czym można grać. Jakie są reakcje słuchaczy? Zaskoczenie. Przede wszystkim zaskoczenie to jest. Że są takie instrumenty. Że są takie instrumenty, że w ogóle tak wyglądają, że są zrobione z kawałka drewna zwykłego, które gdzieś tam leży, można sobie podnieść i zagrać. I że produkują takie dźwięki. No właśnie brzmienie jest najciekawsze, bo to jest jednak prosty instrument, nie robiony w żadnych fabrykach. Chociaż teraz coraz częściej robi się w fabrykach już masowo. No ale jednak na początku to były instrumenty, które się robiło gdzieś tam w wiosce, dłubało jakimś dudkiem, kamieniami i to cały czas grało. Może nie grało jakoś tam orkiestrowo, nie miało orkiestrowego brzmienia, ale instrumenty ludowe nie służą temu, żeby grać nie wiadomo jaką muzykę, jak czysto. No ale przede wszystkim mają jakąś funkcję spełniać, czyli mają podgrywać do tańca, do śpiewu i o to właśnie chodziło. Mhm. No ale nawet chyba twoja firma tak się nazywa, prawda? Poszukiwacze dźwięków. Tak. Tak. Bo cały czas poszukujesz, tak? No, odnajdujesz coś nowego. Kiedy się zaczęła ta twoja pasja? Kiedy się zorientowałeś, że to jest to, co chciałbyś robić? Czyli, że szukać dźwięków chciałbyś w życiu? Na studiach. Na studiach. Jeszcze wtedy chyba byłem na ekologii, ale to już nie było dla mnie. A, czyli muzykologia to nie był twój pierwszy kierunek? Nie, to był trzeci kierunek. Aha, czyli najpierw, zanim poszukiwałeś dźwięków, poszukiwałeś siebie. Tak. Najpierw poszedłem na ekologię, no bo mi się zawsze kojarzyło z naturą. Dostałem się na leśnictwo i na ekologię, ale poszedłem na ekologię, bo mi się bardziej budynek podobał. Ale że tam była chemia, fizyka, matematyka, co już mi tam średnio pasowało, to wtedy zająłem się bardziej instrumentami, a na studiach no już doczekałem do końca roku, a później zmieniłem kierunek na kulturoznawstwo, na którym byłem tydzień. I w ciągu tego tygodnia dowiedziałem się, że dostałem się na muzykologię i wtedy już zacząłem muzykologię. Czyli nie, kulturoznawstwo jest B, nie dlatego, że nie podobało ci się, tylko dlatego, że muzykologia była bardziej tacy. Tak, wygrała. No i właśnie na muzykologii troszkę więcej dowiedziałem się o instrumentach, chociaż u nas na muzykologii w Poznaniu najważniejsza była historia muzyki, no a te etnomuzykologie, muzyka rozrywkowa, już troszkę tam takie dodatkowe bardziej zajęcia. No i na tym się skupiłem. Tak, szanowni państwo, bo nie wiem, czy wspomniałam, że Dariusz przyjechał aż z Poznania dzisiaj do nas, także od rana jest w podróży. Zrobiliśmy już jedną sesję. A po podróży jadę do Warszawy i zatrzymuję się do jutra u kolegi z liceum, który też studiował muzykologię. Będziecie mieć o czym rozmawiać? Możliwe. Na pewno nie o historii. Na pewno nie. Super. A wiesz, Darku, bardzo mnie zaintrygowało to, jak obserwowałam, jak grasz. Ten oddech, o którym mówiłeś, ten okrągły, jaki oddech kołowy. Oddech kołowy, czyli no jedno z nas, że tak. Można w tym samym momencie powietrze wydychać i wdychać, rozumiem. Tak. Można tak powiedzieć. Dobrze, ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak można to zrobić. Długo się musiałeś uczyć takich rzeczy, takich technik gry, żeby te instrumenty opanować, które prezentowałeś dzisiaj? Różnie. Akurat oddech kołowy akurat mi przyszedł bardzo łatwo i tego się nauczyłem z internetu i to nie z filmów, tylko gdzieś znalazłem instrukcję obsługi, jak to robić punkt po punkcie. Aha. No i zdziwiłem się, że mi to akurat dosyć szybko przyszło. Chociaż nie jestem jakimś tam mistrzem oddechu kołowego, ale na moje potrzeby wystarcza. Mogę sobie spokojnie grać tyle, ile chcę, na przykład na didgeridoo, bo najczęściej przy tym używam tego oddechu. No i wystarczy mi to, co umiem, do mojej gry idealnie. No właśnie, chciałam zapytać o to, gdzie się uczysz gry na tych instrumentach? To są tak egzotyczne dla nas rzeczy. Rozumiem, że na przykład
chcę się nauczyć grać na gitarze, więc odpalam sobie jakiś tutorial, których jest mnóstwo. Jak mogłabym się nauczyć na tej takiej jakiejś fujarce? Znaczy, przepraszam, pewnie profanuję teraz twoje instrumenty. Nie zapamiętałam tych nazw, bo są też egzotyczne. Ale chodzi mi o samą technikę. Jak pozyskujesz te informacje i sam umiejętności? Kombinuję. Sam kombinujesz. Czasami gdzieś tam zobaczę, jak naprawdę już nie wiem, jakie są melodie, bo ja się skupiam bardziej na brzmieniu instrumentów, nie na tym, jaką muzykę się konkretnie gra na tych instrumentach w danym jakimś tam regionie, tylko wykorzystuję je na potrzeby swoich nagrań, czy po prostu po to, żeby sobie pograć w domu, no i kombinuję. To fantastycznie ci to co wychodzi. Co mi pasuje, jakie melodie mi pasują, to gram. Bardziej mi chodzi o brzmienie i o to, co można na tym instrumencie zrobić, niż o to, co na tym instrumencie się gra tam u podstaw. Okej, okay, a wymyślasz też instrumenty nowe? Skoro szukasz nowych brzmień, to może cię brzmienia jakieś inspirują do tego, żeby powołać do życia nowy instrument? W tą stronę też to idzie? Nie wiem. Nie wiem. Coś tam pewnie gdzieś w głowie mi siedzi. Nie wiem, czy coś takiego zrobiłem, wymyśliłem. Nie wiem. Daj znać, jak już się coś chociaż takiego... Chociaż nie, jest jeden instrument, który rzeczywiście, tak, bębny, takie bębny stalowe, które robi się albo z beczek, albo z butli gazowych. To tak, to mam dwa takie instrumenty z butli gazowej zrobione. Wymyślone nie, ale zrobione. Ale grają dobrze. A jest ktoś, kto ci graficznie te instrumenty pomaga obrobić? Czy sam artystycznie się realizujesz plastycznie? Sam. Raz się zrealizowałem plastycznie i średnio to wygląda. To było didgeridoo, ale to już widziałaś zresztą. Nie jest źle. Nie jest źle, ale przy innych to blado tak wypada. Przy innych tych takich... Przy innych instrumentach, które są już malowane tak przez artystów profesjonalnie. Czy jest w twojej kolekcji instrument, do którego masz jakiś wyjątkowy sentyment, za którym stoi jakaś wyjątkowa historia? Ciężko tak powiedzieć o jednym instrumencie. No na pewno didgeridoo, bo od tego się wszystko zaczęło. No ale właśnie szkoda, że no nie wiem skąd to mi się wzięło właściwie. To didgeridoo? No. Nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć. Próbowałem, ale no nie da rady. Nie pamiętam, czy to słyszałem gdzieś. Kto cię tym zainfekował, tak? No właśnie. Nie wiesz. No też taki transowy, prawda? Ten instrument tak, jest. Tak. No ja nie mogłem ćwiczyć w domu, bo mnie wyganiali. Musiałem 40 minut na łąkę, w jedną stronę 40 minut. Iść na łąkę, pograć sobie i 40 minut z powrotem na pieszo wracać. Czyli co, doświadczasz w trakcie gry takiego, powiedzmy, przejścia w inny stan świadomości? Nazwijmy to tak? Może aż tak nie, ale na pewno się można oderwać od wszystkiego. Jak już się wciągnie, zacznie grać jakieś melodie, a jeszcze brzmienie instrumentu podpasuje, no to już rzeczywiście można się oderwać, odciąć i uspokoić. Wyciszyć. Właśnie, podpowiem ci, bo ja też tak słuchając ciebie doszłam do wniosku, że mógłbyś sobie wprowadzić taką nową odnogę do swojej firmy. Tutaj masz taką edukacyjną część, taką muzyczną, ale terapeutyczna, fantastyczna. No, po prostu, tak. Wibracje tych instrumentów relaksująco wpływają na ciało. Tak jak się o misy tybetańskie, przecież są bardzo modne i dość często używane. No ale didgeridoo też gdzieś czytałem, że do masażu wykorzystywane jest. No właśnie. Bo te wibracje, to powietrze, które wibruje, które wychodzi. Ewidentnie. Tak, gdzieś tam słyszałem, że w Ameryce są fachowcy od tego. Amerykańscy naukowcy odkryli pewnie. No i rzeczywiście układa się pacjenta na stół i tam według jakiejś kolejności od góry do dołu, czy od dołu do góry... Jeździ się tym wylotem didgeridoo i to pewnie masuje. Po czakrach. Pewnie też. Pewnie też. A masz, Darku, jakiś tutaj w Polsce kolegów, którzy tak jak ty podobnie tym samym się zajmują? No kilku by się znalazło. Jeden nasz wykładowca z muzykologii właśnie grał na didgeridoo i gra na tych afrykańskich wszystkich instrumentach, na bębnach szczególnie. Tak, to on jest rzeczywiście wkręcony w te instrumenty. No tak, bo też mówiłeś mi, że grasz też razem zresztą z żoną w taką muzykę współczesną, rozrywkową można powiedzieć, no tak? Tak? Z lat 70. Już 80. Już 80. Bo już się troszkę przekształciliśmy i idziemy w kierunku właśnie takiego glam rocka, glam metalu z 80. lat. A masz pokusę, żeby wrzucać w to swoje etniczne instrumenty ze świata? Chyba nie. Tutaj chyba nie.
Tutaj idziemy tak, jak to powinno być, czyli cofamy się w czasie o 40 lat i gramy tak jak kiedyś. I odtwarzacie tamten mniej więcej styl. Mniej więcej. Ale muzyka jest jakby... Jesteście autorami tekstów, jesteście tak. też autorami muzyki. Też. Mhm. Muzyka, ty jeszcze raz powiedz, Darku, może słuchacze będą chcieli posłuchać. Jaki to zespół? Vein Train przez V. Vein Train się pisze. Mhm. Dobrze, a gdyby nasi słuchacze chcieli ciebie podejrzeć gdzieś na stronie internetowej, to gdzie byś ich przekierował? To bym ich przekierował. Adres mojej strony jest dosyć długi i skomplikowany, ale może ktoś zapamięta. Jest na darmowych serwerach, także jest dlatego skomplikowany. darektopolski.wix.com/muzart. Przesadziłeś. Troszkę. Ale faktycznie, jak szukałam ciebie pod Darek Topolski, to nie mogłam znaleźć strony, tylko wpisywałam Dariusz. A może Darek? Darek. Ja Dariusz to ja mam tylko w umowach, dokumentach, w banku i na nie dowodzie. Nie lubisz Dariusza? No, jakoś tak się nie przyzwyczaiłem jeszcze do tego. Naprawdę? Nie wiem, może za poważny taki tak? Dariusz? Nie, Dariusz jest w porządku. Nie, może chociaż tak. Ja też powiem ci, że ja z czasem polubiłam Joannę, bo kiedyś to absolutnie. Ale może ty kiedyś Dariusza polubisz? Może Dariusza tak. Zobaczymy. Może dorosnę, nie wiem. Albo sobie prędzej w dowodzie zmienię na Darek. Łatwiej będzie. Chyba nie będziesz mógł, ale w sumie życzę ci, żebyś w dowodzie funkcjonował tak, jak lubisz funkcjonować w rzeczywistości. No, tak najlepiej by było. Okej, bardzo miło mi było was gościć razem tutaj w studio. Wiem, że przed wami znowu mnóstwo kilometrów aż do Poznania. Tak. A, dzisiaj do Warszawy. Dzisiaj do Warszawy. A, jutro do Poznania. Tak, ale dzisiaj byliście właśnie w Orzeszu na Polanie Kultury, za co serdecznie dziękujemy, że zechcieliście, przyjęliście zaproszenie do naszego projektu. Dzięki temu możemy was troszeczkę bliżej poznać i my zainspirować się, mam nadzieję. My się cieszymy i jak będę miał po drodze, to będę zawsze wpadał, bo mi się tu podoba. Cieszę się bardzo. Dzięki, Darku. Dziękuję. Polskie Radio Orzesz.